Witajcie kochani, to ostatnia Energy Boost środa przed świętami. I właśnie dzisiaj, w tym przedświątecznym okresie, chciałabym Was zachęcić i zmotywować do tego, abyście pożegnali się ze swoją przeszłością i wybaczyli. Wybaczyli sobie lub komuś. Na pewno znacie lub macie w swoim otoczeniu osoby, które weszły z innymi w konflikt poprzez albo niewłaściwe zachowanie, albo poprzez niefortunny zbieg okoliczności. A może Ty pozostajesz z kimś w konflikcie? Może nie potrafisz wybaczyć komuś ze swoich bliskich osób. Może nie odzywasz się od dawna ze swoją mamą albo tatą, bo nie potrafisz im czegoś wybaczyć. Może twój brat albo siostra powiedzieli za dużo i nie odzywacie się do siebie już od wielu lat, a tak naprawdę dziś już nawet nie pamiętacie, o co wam poszło. A może straciłeś jakąś bliską osobę, przyjaciela, bo oboje albo ktoś z was powiedział o tej drugiej osobie za dużo. Odpuść i wybacz. Czy wiesz, że te złe emocje, które masz w sobie, bardzo Cię ograniczają i nie pozwalają Ci pójść naprzód? Czy wiesz, że jest to taki stan, w którym Twoja energia nie może swobodnie płynąć, nie rozwijasz się? Odpuść sobie i wybacz, a wtedy poczujesz się wolnym. W pełni zgadzam się tutaj ze słowami Nelsona Mandeli, który powiedział: nie ukażesz swojego oprawcy nie wybaczając mu, ale za to Twoje wybaczenie może uwolnić Ciebie samego. Wybacz. Święta to najlepszy moment na to, aby wybaczyć sobie lub komuś, a Ty poczujesz się w pełni wolnym. Dlatego dzisiaj życzę Wam zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt w gronie tych osób, którym być może wybaczycie. Do zobaczenia. Pozdrawiam, Marzena Śmigielska, Energy Boost.